Rozmowa dnia. Razem z nami choć na łączeniu z Bydgoszczy Krzysztof Gawkowski, Nowa Lewica. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Z pięknej Bydgoszczy. No, nie wątpimy absolutnie. To zacznijmy może od kwestii politycznych i kwestii kampanii wyborczych. W sobotę działaczki lewicy głoszą koniec polityki zdominowanej przez mężczyzn, a w niedzielę bierzecie udział w imprezie wyborczej Koalicji Obywatelskiej, podczas której na scenie występują sami mężczyźni, w tym wasi liderzy. Gdzie tu konsekwencja? Lewica ma dwóch liderów, więc występowali obydwaj, ale kobiety nasze są bardzo mocno w kampanii eksponowane. Zresztą muszę panu powiedzieć, że jesteśmy partią polityczną, która ma najwięcej kobiet na swoich listach wyborczych i to jest bardzo dobry argument, żeby powiedzieć czas najwyższy, żeby im więcej kobiet było w polityce. To czemu ich nie było ukazanych? Czemu nie było tam na przykład Magdy Biejat? Liderki i liderzy lewicy są mężczyznami. Chciałbym, żeby z nowej lewicy były kobiety. Jak będą kobiety, to też będą występowały. Ale jak pyta mnie pan o to, czy kobiety dla lewicy są ważne, to żadna inna partia polityczna nie wystawiła takiej ilości kobiet na swoich listach. A to chyba jest bardzo dobry argument stanowiący o tym, że konwencja o kobietach, o równości kobiet w stosunku do mężczyzn, o lepszych zarobkach, o możliwości decydowania o swoim ciele była bardzo mocnym akcentem kampanii wyborczej i o tym cały czas będziemy mówili. Panie pośle, jeżeli mówimy o szacunku do kobiet, no to zabrakło chyba na tym marszu jednej pani Joanny z Krakowa. Tutaj i pani miał być poświęcony ten marsz, ale jak się okazuje, z jednej strony Koalicja Obywatelska wykorzystała politycznie tę panią, a wy, biorąc pod uwagę, że wystąpiliście na tym wydarzeniu, no to ją zignorowaliście. To gdzie tutaj szacunek do kobiet? Do tej jednej konkretnej, która miała być główną osobą podczas tego właśnie marszu. To w jej intencji on miał iść. Myślę, że szedł w intencji tej pani Anny i jakże innych milionów Polek, które wychodziły na ulicę przez ostatnie lata, krytykując władzę Prawa i Sprawiedliwości, która prawa kobietom odbierała. Zresztą jak byłem na marszu, maszerowałem z licznymi kobietami, to pośród miliona osób myślę, że 500 tysięcy stanowiły kobiety. I to jest bardzo dobre, że kobiety się w politykę angażują. Mam nadzieję, że nikt nikogo nie wykorzystuje, bo to jest trochę takie opowiadanie o tym, że znajdujemy jakąś kobietę i mówimy, że jest wykorzystana. Nie, tutaj ani mężczyzn, ani kobiet nikt nie wykorzystywał. Tutaj był pokaz siły opozycji pokazującej, że ma dzisiaj przestrzeń do tego, żeby wygrać wybory. No tutaj akurat sama pani Joanna w wywiadzie dla TOK FM mówiła, że czuje się wykorzystana, a z drugiej strony rzeczywiście no to w jej intencji. Borys Budka nawet zapomniał, kim jest pani Joanna z Krakowa. A co do tej liczby, no to chyba troszkę przestrzeliliście, bo nawet Zeit pisze o tym, że tam było ponad 100 tysięcy osób, ale no, milion to dość duża liczba. No i ja widziałem zdjęcia, które pokazywały, jak no. Była wielka ta demonstracja. I liczył pan? Jak 4 kilometry trasy było wypełnione i ktoś próbuje wmówić jak TVP, że to jest 60 tysięcy, to śmiech mnie ogarnia. Ja nie wiem, czy było dokładnie... Absolutnie nie mówimy, że 60 tysięcy. Nie wiem, czy było milion, czy było 900 tysięcy, czy 1 100 000, ale nie widziałem takiej manifestacji w Warszawie od dekad. I wiem jedno, strach PiSu przed takimi właśnie manifestacjami jest olbrzymi. Boją się, że idzie opozycja po władzę, ale dobrze, niech się boją, bo idzie. No to panie pośle, chyba pan 11 listopada co roku nie bywa w stolicy, no a właśnie, warto, bo wtedy jest Marsz Niepodległości, no który bywam. Idzie trasą. I na pewno nie ma miliona osób. Ale tam nikt nie mówi o tym, że jest milion osób. Tam maksymalnie jest 200-250 tysięcy osób i rzeczywiście no, widać go w takiej skali i porównując z tym wydarzeniem, które było w Warszawie, no to rzeczywiście no, milion to trochę przestrzelone. Ale po co tak na dobrą sprawę był wam ten marsz? Bo z jednej strony wyobrażam sobie takiego wyborcę lewicy, który jest ideowy. Głosuje na was dlatego, że ma takie same poglądy jak wy, jeżeli chodzi o gospodarkę na przykład, jeżeli chodzi o przedsiębiorczość na przykład, jeżeli chodzi o pracę. I widzi, że wy występujecie na jednej scenie z Koalicją Obywatelską, to co on ma sobie wyobrazić? Co on ma sobie pomyśleć? Że wspólnie chcemy wygonić PiS od władzy. Że czyli cel bezideowo jedynym waszym celem jest to, żeby dojść do władzy. Panie redaktorze, no jakbym mógł odpowiedzieć na pytanie dłużej niż pan pytanie zadaje, to z chęcią to zrobię. Chcemy wygonić PiS od władzy i opozycja jednej partii tego nie zrobi. Trzeba zbudować po wyborach koalicję. Ja wierzę, że będzie koalicja Platformy Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Lewicy. A cel jest prosty. Poprawić polską gospodarkę, o której pan wspomniał, zmniejszyć inflację, doprowadzić do tego, żeby były mieszkania na wynajem, żeby w ochronie zdrowia sytuacja nie zaskakiwała, że na kolejkę do lekarza się czeka 2 lata. Żebyśmy mieli łatwiejszy dostęp do bezpieczeństwa, chociażby takiego, żeby się nie wstydzić, że widzy są gdzieś sprzedawane. To wszystko gwarantuje Lewica. Mówiąc też jasno, na niektóre rzeczy nigdy by się nie zgodziła, takich jak
podwyższenie wieku emerytalnego. Dlatego jest bezpieczeństwem w tej koalicji, że sprawy socjalne, które teraz PiS dawał, będą w przyszłości zachowane, ale jednocześnie do Polski wpuszczone zostanie świeże powietrze. A czy do Polski zostaną wpuszczeni migranci, nielegalni migranci, którzy przybywają do Europy? To bardzo ważne pytanie, bo w tym samym studiu, w którym no niestety pana dzisiaj nie ma, bo jest pan w Bydgoszczy, jak już ustaliliśmy, ale w tym samym studiu 7 lipca mówił pan, że takiego tematu na agendzie unijnej nie ma, ale się okazuje, że już jednak jest przyjęcie migrantów, którzy przybyli do Europy, relokacja tych migrantów albo płacenie za nich. No i tutaj pojawia się pytanie. Wyobraźmy sobie taką sytuację, w której to wy rządzicie razem z Koalicją Obywatelską. Unia Europejska mówi, że trzeba przyjąć tych migrantów. Koalicja Obywatelska już zapowiadała, że będzie wykonywała polecenia Komisji Europejskiej, będzie stosowała się do ich zaleceń. To jak wy zagłosujecie? Za? Lewica jest przeciwko przymusowej relokacji, ale warto powiedzieć, że na agendę w Unii Europejskiej, to co, o czym pan mówi, wnosi przyjaciółka pana Morawieckiego, premierka obecna Włoch, pani Meloni, która boi się i nie wie, jak sobie z sytuacją poradzić i dlatego za wszelką cenę chce Polskę przymusić do takich przymusowych relokacji. Pan premier Morawiecki spotkał się w Warszawie z panią Meloni, wtedy o tym nie mówili, a ja bym chciał, żeby premier Morawiecki właśnie takie sprawy omawiał z przywódczynią rządu włoskiego, która działa przeciwko interesom Polski. Czyli twierdzi pan, że działania rządu w Rzymie wymierzone są przeciwko Polsce? Są działania rządu takie, które dba w interesie Włochów, ale włoskie interesy są inne niż polskie interesy. W Polsce żadna partia opozycyjna, bo nie wiem jak PiS, nie chce, żeby były przymusowe relokacje. Mówiliśmy o tym z mównicy sejmowej, mówię u pana dzisiaj tutaj w studiu i powtarzał, będę do końca czasu, w którym mogłyby się takie koncepcje pojawiać. Żadnych przymusowych relokacji Polska nie powinna się zgadzać. Okej, czyli żadnych przymusowych relokacji, a co jeśli Polska w takim wypadku będzie musiała zapłacić? To będzie płaciła? Nie, dlatego że Polska w tym całym procesie mogłaby dostać pieniądze za to, że przyjechały do Polski miliony Ukraińców. Otworzyliśmy domy, serca. Otworzyliśmy tak naprawdę swoje państwo, żeby uchodźcy, którzy uciekali przed wojną, mogli tutaj no tak naprawdę przezimować, żeby mieli szansę, żeby ta wojna ich tam nie zaskakiwała. I Unia Europejska powinna w tym przypadku Polsce pieniądze zaoferować. I ja wierzę, że te pieniądze w końcu dostaniemy, ale trzeba szukać w Europie przyjaciół, a nie ze wszystkimi się kłócić. No i widzi pan, to jest właśnie cały problem tej całej sytuacji, że tutaj mówimy może i mam nadzieję. Nie mamy niczego zagwarantowanego. Tak? No tak, tylko że Prawo i Sprawiedliwość rządzi. No ja bym oczekiwał od pana Morawieckiego, żeby pojechał i to w końcu wynegocjował, bo to w polskim parlamencie obiecał. A jeżeli chodzi o to, jak wygląda polityka europejska, to w tym momencie kreowana jest de facto przez Europejską Partię Ludową, o ile się nie mylę, i rzeczywiście kraje członkowskie mają tyle do powiedzenia, na ile zgodzi się większość tych państw. Dlatego mam nadzieję, że premier nie ulegnie jednak swojej koleżance, która, podkreślam, była w Warszawie i występowała z premierem i nie zgodzi się na propozycje, które pani Meloni proponuje, bo one nie są w interesie Polski. A jeżeli chodzi o wiek emerytalny, pan już o tym mówił, że Lewica będzie przeciwko ewentualnemu podniesieniu wieku emerytalnego, ale z drugiej strony mamy doradców Platformy Obywatelskiej, którzy wprost nie mówią o podniesieniu, ale mówią o zachętach w tym kierunku. Przyjmijmy, że będzie projekt podniesienia wieku emerytalnego, to co wtedy zrobi Lewica? Co zrobi Lewica, jeśli rząd Donalda Tuska, ewentualny taki rząd, za wszelką cenę chciałby podnieść wiek emerytalny? To co, to wyjdziecie z rządu? Nie wierzę w to, że żaden rząd po wyborach będzie podnosił wiek emerytalny, ale gdyby komukolwiek przyszło do głowy podnosić w Polsce wiek emerytalny, to Lewicy w takim rządzie nie będzie. Czyli Lewica wtedy wyjdzie z tego rządu. A co jeśli, tak jak już mówimy o układankach rządowych, co jeżeli Koalicja Obywatelska będzie chciała otworzyć rząd, bardzo egzotyczny, ale biorąc pod uwagę realia polityczne i realia sejmowe w Polsce, to chyba wszystkiego można się spodziewać. Koalicja Obywatelska chce rządzić z Konfederacją i z wami. To co wy wtedy robicie? Ja mam takie poczucie, że rysujemy scenariusze, które nie mają prawa się zdarzyć, bo jeszcze tylko jedno słowo powiem o wieku emerytalnym. Ja przypomnę, że to wtedy Sojusz Lewicy Demokratycznej wnosił o referendum krajowe dotyczące wieku emerytalnego, kiedy już ta propozycja padła i wtedy nie zgadzaliśmy się na to, żeby podwyższyć wiek emerytalny. Nie zrobilibyśmy tego, bo mamy to w DNA, to znaczy mężczyźni i kobiety w Polsce i tak długo pracują, są pracownicy w Polsce najdłużej pracującymi w Europie. Tak samo nie wyobrażam sobie rządu z Konfederacją. Powiem panu dlaczego.
Dlatego, że tam, jak słyszę te głosy nieszanujące kobiet, te takie upadlające dla kobiet słowa polityków Konfederacji, którzy mówią, że to jest jakiś część dobytku domowego kobieta, no to ja nie mam z tymi panami, bo tam w większości panowie startują na 41 miejsc, 40 panów jest na jedynkach. O czym rozmawiać? To jest dla mnie po prostu wstyd w XXI wieku, żeby mówić o Konfederacji, że to poważna partia. Ale z drugiej strony występujecie na tym samym marszu. Nie, Konfederacji tam nie było. No nie, ale nie, była Koalicja nie Obywatelska, a na jej listach jest chociażby Roman Giertych. A razem z nami był teraz prosto z Bydgoszczy Krzysztof Gawkowski, Nowa Lewica. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję pięknie i dobrego dnia. Dobrego dnia. Była to rozmowa dnia. Udostępni ją portal informacyjny polskieradio.pl.